Technologie uproszczone, które pojawiły się w uprawie roli jako alternatywa dla uprawy orkowej, zwanej też tradycyjną, mają w założeniu eliminować lub ograniczać jej wady. Najczęściej podkreśla się, że zastąpienie pługa przez inne, mniej intensywne uprawki zmniejsza koszty uprawy roli i zużycie paliwa. Rolmaco stawia jasne deklaracje rozwoju. Są to urządzenia rolnicze poprawiające gospodarkę wodno-powietrzną gleby. Wśród tych urządzeń możemy wyróżnić kultywatory. Zamiast tradycyjnych pługów, które przekopują całą glebę, te maszyny tylko delikatnie ją zakłócają, co pomaga w zachowaniu bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych i struktury ziemi. W Rolmaco tą cechą charakteryzują się modele kultywatorów U436, U497 oraz Combo Till. Brony talerzowe. Choć talerze tnąc i mieszając glebę powodują pewne zakłócenia ziemi, to są jednak mniej inwazyjne niż tradycyjne oranie. Rolmaco w tym asortymencie posiada wiele modeli od lekkich po bardzo ciężkie maszyny uprawowe, np. lekka brona talerzowa U622, brona talerzowa U652, ciężka brona talerzowa U671 oraz inne. Maszyny do zarządzania resztkami roślinnymi. Te urządzenia pomagają w utrzymaniu pokrywy roślinnej na powierzchni gleby. Rolmaco specjalizuje się w tego typu obróbce ziemi, oferując kilka modeli bron talerzowych, np. Speedcutter, wały nożowe ProCut i TurboCut, brona mulczowa lub kombinacja kultywatora z broną mulczową o nazwie Combo Till. Maszyny do uprawy płytkiej. Do tego celu używane są specjalne narzędzia uprawowe do ultrapłytkiej uprawy, np. brona rotacyjna Matrix, brona talerzowa Speedcutter, brona mulczowa Spring Expert oraz kilka innych maszyn do tej uprawy. Wały przedsiewne. Służą do przygotowywania gleby poprzez jej zagęszczenie. Wały mogą być używane również do rozdrabniania i wbijania resztek roślinnych w ziemię. Siewniki do siewów mulcz. Te maszyny pozwalają na sianie nasion bez żadnej uprzedniej obróbki gleby po zbiorach. Eliminacja orki oznacza mniej pracy w polu i mniejsze zużycie paliwa, co prowadzi do oszczędności. Po zbiorach resztki roślinne pozostają na powierzchni gleby, tworząc naturalną ściółkę. Pomaga to chronić ziemię przed erozją, zachować wilgoć i dostarczyć materiał organiczny do gleby. Uprawa bezorkowa prowadzi do lepszego zatrzymywania wody w glebie, co jest korzystne w warunkach suszy. Uprawa bezorkowa może być bardziej wymagająca pod względem zarządzania niż tradycyjne uprawy. Potrzebne są do niej specjalistyczne narzędzia, takie jak siewniki bezorkowe czy kultywatory. Oczywiście, jak każda praktyka rolnicza, uprawa bezorkowa ma swoje wyzwania i może nie być odpowiednia dla każdej sytuacji czy każdego typu gleby. Jednak w wielu regionach świata, poprzez liczne korzyści ekologiczne i ekonomiczne, uprawa bezorkowa jest uważana za bardziej zrównoważony sposób uprawy ziemi niż tradycyjne metody. Ultrapłytka uprawa gleby. Ultrapłytka uprawa gleby to specyficzna technika uprawy, która polega na bardzo płytkiej obróbce ziemi, zazwyczaj na głębokość od 2 do 5 cm. W przeciwieństwie do konwencjonalnej uprawy roli, która często obejmuje głęboką orkę i przewracanie ziemi, ultrapłytka uprawa ma na celu jak najmniejsze naruszanie górnej warstwy gleby. Idea ma za zadanie minimalizację zakłóceń ziemi, zachowanie resztek roślinnych na powierzchni oraz przygotowanie idealnego łoża siewnego dla nasion. Płytka uprawa pozwala na znaczne ograniczenie parowania wody z gleby oraz inicjuje szybsze wschody chwastów i samosiewów, które mogą być zniszczone w kolejnym mechanicznym zabiegu agrarnym. Technika ta jest często używana w kontekście uprawy konserwującej, gdzie chodzi o ochronę i poprawę zdrowia ziemi. Najbardziej uniwersalną maszyną uprawową proponowaną przez Rolmaco jest brona talerzowa Speedcutter do ultrapłytkiej uprawy gleby, która idealnie pasuje do prac w rolnictwie konserwującym, jak również pozwala na ustawienie parametrów pracy dla rolnika gospodarującego na innych polach w technologii tradycyjnej. Kolejne urządzenia od Rolmaco pracujące ultrapłytko to wały nożowe ProCut i TurboCut, brona mulczowa Spring Expert oraz brona rotacyjna Matrix. Również cała gama wałów przedsiewnych wpisuje się idealnie w tą technologię uprawy konserwującej. Jeśli gleba jest silnie zanieczyszczona chwastami lub chorobami, to głębsza jej obróbka może być konieczna do ich kontrolowania. Ponadto niektóre gatunki roślin mogą lepiej rosnąć w ziemi o bardziej rozluźnionej strukturze. Wybór odpowiedniej alternatywy dla tradycyjnego pługa zależy od wielu czynników, takich jak typ gleby, warunki klimatyczne, dostępność sprzętu oraz cele produkcyjne i środowiskowe rolnika. Ważne jest, aby dostosować praktyki uprawy do konkretnych potrzeb i warunków gospodarstwa.
Ostatecznie decyzja o stosowaniu bezorkowej i ultrapłytkiej uprawy ziemi powinna być podejmowana na podstawie analizy specyficznych warunków lokalnych, rodzaju uprawy i celów rolniczych. Ponadto ważne jest monitorowanie długoterminowego wpływu wszelkich praktyk uprawowych na stan ziemi i odpowiednie dostosowywanie strategii zarządzania. Dobrze jest konsultować się z lokalnymi ekspertami rolnymi i dopasować technikę do konkretnych potrzeb i warunków glebowych. Rolmako nie stoi w miejscu. Dynamicznie zmierzamy w kierunku lepszej przyszłości, realizując ideę rolnictwa zrównoważonego. Cały czas szukamy nowych technologii, materiałów i innowacji, które sprawią, że nasze maszyny spełnią oczekiwania rolników i ziemi. Poznaj nas bliżej, odwiedzając adres katalog.rolmako.pl. Zobacz nasze maszyny do bezorkowej i ultrapłytkiej uprawy. Pasja Rolmako do doskonalenia urządzeń rolniczych wynika z głębokiego zrozumienia potrzeb rolników na całym świecie. Dzięki oferowanym przez nas maszynom uprawowym chcemy nie tylko ułatwiać pracę, ale także wspierać zrównoważony rozwój rolnictwa.